Witam serdecznie, moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Zając, a to jest kanał Ryżem po oczach. Serdeczne pozdrowienia z Azji Południowo-Wschodniej, a w dniu dzisiejszym znajdujemy się na terenie jednej z największych szkół w prowincji Pathum Thani, szkoła Samkok, około 4000 uczniów. Jak widać za moimi plecami odbywają się zajęcia sportowe, piłka nożna, koszykówka i różnego rodzaju inne aktywności. Ja chciałem również zaprosić Państwa do kolejnego odcinka, który już będzie się odbywał prawdopodobnie w dniu jutrzejszym. Będzie to tak zwany live, czyli nagrywanie na żywo. No i nie bez powodu znajdujemy się na terenie szkoły, ponieważ w następnym odcinku będę opowiadał m.in. o różnicach pomiędzy Polską a Tajlandią. No i odniosę się również do systemu edukacji. Będzie system edukacji, kultura, zwyczaje, kwestie rodzinne. A w dniu dzisiejszym również, jako odpowiedź na pytanie dla jednego z widzów, spróbuję pokazać Wam mniej więcej, jak wygląda moja trasa ze szkoły do domu. Jest około 20-25 km motocyklem. Po drodze zatrzymam się w połowie drogi na lokalnym targu, gdzie będziecie mogli Państwo zobaczyć przeróżne smakołyki, no i ogólnie rzecz ujmując, dobrą tajską kuchnię w dobrej cenie. Zostańcie z nami, ja wsiadam za chwilę na motocykl, no i ruszam w drogę. Z miasta Pathum Thani, właściwie dzielnica Samkok tej prowincji, do miasta Rangsit, które jest na styku miast Bangkoku i Pathum Thani, jak również jest jak gdyby hubem łączącym te dwa miasta z Ayutthayą. Zostańcie ze mną i w drogę!
Dobrze, moi drodzy, przejechaliśmy jakieś 10 minut, to jest gdzieś dopiero w połowie drogi do mojego domu. No bo jedziemy jakieś 25 do 30 minut. Jak widać, tereny takie, powiedzmy, miejsko-wiejskie, czyli na obrzeżach miasta. No stąd do centrum, do Rungsted jest, powiedzmy, 22 km. Zatrzymałem się na chwilę, wejdę na lokalny market, kupię coś na kolację, a później ruszamy w dalszą drogę już do części bardziej miejskiej. Zostańcie ze mną, no i podziwiajcie lokalną kuchnię. Czołem!
moi drodzy, krótka przejażdżka skończona. Dotarliśmy w końcu do miasta Rangsit. Za moimi plecami, jak gdyby ktoś pytał, jest to Sampa Pum, czyli tak zwana kapliczka duchów. Kiedyś opowiadałem o tym w jednym z odcinków. No a dzisiejszy film to jest jak gdyby zachęta również do tego, ażebyście Państwo brali czynny udział w tak zwanym Q&A, czyli pytania, odpowiedzi. Również zapraszam do live'a, który odbędzie się już w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że dzięki temu również będę mógł pokazywać Tajlandię taką, jakiej nie znacie, a Tajlandia to nie tylko Bangkok i stolica, która jest rozbudowana, która ma dobrą infrastrukturę, metro, różnego rodzaju taksówki, szerokie drogi, autostrady, kolejkę nadziemną BTS, wielkie wieżowce, apartamentowce, ale to również takie poboczne dzielnice, które znajdują się w odrębnych prowincjach, w prowincji Pathum Thani, no powiedzmy około 50 km od stolicy Tajlandii. Jest to dosyć interesujące miejsce i ciekawe z mojej perspektywy, dlatego że mamy tutaj dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr. Są wielkie supermarkety, są również targowiska, szpitale, szkoły, instytucje państwowe, uniwersytety, a zarazem jest dostęp do wsi, dostęp do pól ryżowych, dostęp do różnego rodzaju lokalnych marketów z jedzeniem. Jest niedaleko do Bangkoku, więc jeżeli trzeba załatwić jakieś konkretne sprawy w ambasadzie, w urzędzie imigracyjnym, czy w jakiejkolwiek innej państwowej instytucji, nie ma problemu, ażeby tam dojechać. No ja docelowo będę w przyszłości próbował przeprowadzić się na północ Tajlandii, czyli okolice Payao, Chiang Rai, Chiang Mai, może Lampang, ale w chwili obecnej znajdujemy się tutaj. Jest to niedaleko od stolicy, nie ma perfekcyjnych miejsc, każde ma wady, każde ma zalety, w zależności od tego, co kto lubi. Na południu mamy piękne wyspy, takie jak Phuket, Krabi, wspaniałe morze, piękne plaże, gorącą temperaturę, dobre, smaczne owoce. Na północy znowu tereny górzyste, wielkie szlaki, po których można spacerować i się wspinać. No a centrum Tajlandii to wielkie miasta, dużo korków, samochodów. Teraz mamy godzinę 16:50, więc drogi jeszcze są opustoszałe. Ale już za godzinę tutaj właśnie w mieście Rangsit pomiędzy Pathum Thani a Bangkokiem będą kilometrowe i kilkugodzinne korki. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i widzimy się już w następnym odcinku. Zadawajcie swoje pytania, zostawiajcie je w komentarzach. No i czołem!